Witam Was bardzo serdecznie w tym odcinku z serii Fontanna Wiedzy Multiego i dzisiaj znowu odpowiem na Wasze pytania. Zaczniemy od pytania Karola Fengs.pl. Multi, mam problem odnośnie expa. Mam na wolnym 70 tysięcy, choć tutaj koledze, że ma 70 tysięcy wolnego free doświadczenia, czyli wolne doświadczenie to jest takie, które możemy wydać na jakikolwiek czołg, na odblokowanie go. Na przykład na przejście z ósemki na dziesiątkę od razu. To jest wolne doświadczenie, jakby ktoś nie wiedział. I kolega ma tutaj trzy wyjścia. Pierwsze, zrobić i wymaksować te 69. No, bardzo ciekawa opcja. Drugie, zrobić KW4. No, mniej ciekawa opcja. Trzecie, wymaksować Hellcata. I co ma kolega tutaj w tej sytuacji wybrać? Ta operacja jest okropna. Ma do wyboru dwie fajne drogi, ta 69 i Hellcat. KW4 według mnie odpada. Zdecydowanie najgorsza opcja. Jeżeli wszystko zależy od tego, czy lubisz grać na 8 tierach, czy na 6. Jeżeli na 6 bierz Hellcata, jeżeli na 8, to bierz te 6-9. Jeżeli lubisz dużo penetracji, to Hellcat będzie lepszy na 6 tierze niż pod względem penetracji niż te 6-9 na 8. Więc ogólnie łatwiejszy na pewno będzie Hellcat od te 69. Jeśli oczywiście wiesz, to powiedz mi proszę, co najlepiej zarabia Expa Premium 6 tier, na przykład Panzer 4 Sturmazrum, czy zwykły 8, 10 tier, na przykład Tiger 2. No, powiem Ci, że raczej 6 tier premium zarabia lepiej od 8 i 10, na przykład Tigera 2, dlatego że premium to premium. 6 tier to już jednak trochę golda kosztuje i one już całkiem zarabiają. Dlatego też nazywam je średniaczkami zarabiaczkami. Miki 2000. Witaj Multi. Chyba już dawno zadałem pytanie, ale nie dostałem odpowiedzi, więc pytam jeszcze raz o to samo. Kto lub co to są Sarmaci? Sarmaci, Miki, to jest taki klan. Sarmacki Batalion Pancerny. I to jest klan, który powstał bardzo, bardzo dawno temu. To był drugi największy klan po padzie. First Pad, to był pierwszy klan, taki polski, który osiągnął sukces, wygrał pierwszy taki turniej na arenie międzynarodowej. I to był team Wódka Skład, First Pad Wódka Skład i oni wygrali z Rosjanami nawet, kurna, to jest sukces. Wtedy bardzo dużo byliśmy lepsi niż Rosjanie, jako Polacy, już nawet nie jako Europa też, ale nawet jako Polacy, to był duży sukces. I Sarmaci natomiast powstali po padzie. Pad był pierwszy, potem byli Sarmaci. W międzyczasie było jeszcze PMHC, przepraszam, PMHC. I Sarmaci to jest taki klan, w którym jest wielu graczy takich, co lubią popisać, pogadać, potrolować. Czyli tak troszeczkę powygłupiać się, ładnie to ujmując słowa. I to są gracze, którzy robią lepszą lub gorszą opinię o klanie. I tą opinię możecie przeczytać na forum. I jest taki temat, dyskusja o CW. I tam bardzo dużo jest takich osób z Sarmatu, które się wypowiadają. Przynajmniej się kiedyś wypowiadały. I tak jakoś ludzie czytając te tematy wyrobili sobie o Sarmatach różne zdanie. Ja wyrobiłem sobie zdanie o Sarmatach przez lata gry. To jest klan po prostu polski, który skupia ogromną rzeszę ludzi i tam są mili ludzie, troszeczkę gorsze postacie, takie troszeczkę bardziej irytujące, można powiedzieć. No to jest, słuchajcie, jeżeli jest klan taki, gdzie jest kilkaset osób, nie ma opcji, żeby były też same dobre osoby, takie miłe, tak? Każdy ma różny charakter. Ważne dla takiego klanu jest to, żeby ci gracze jakoś funkcjonowali, żeby grali, byli aktywni w graniu Clan Warsów na przykład, bo na tym się skupia raczej Sarmacki Batalion Pancerny. I jest na przykład taki, mówi na przykład, często się troluje Sarmatów, mówiąc, że Sarmacki Batalion Pancerny, bo oni po prostu Golda dużo zgarniali, kiedy mogli bardziej się przyczyniać do walki. No to tak się mówi, no po prostu żartuje się o nich.
Tak to już jest, że się o tych Sarmatach mówi lepiej lub gorzej. Na pewno nie można im ująć jednego. To jest jeden z najlepszych polskich klanów i tego im nikt nie ujmie, więc tyle o Sarmatach. Okej, teraz pytanie od Mateusza. Jeśli mam te 32, to opłaca się robić dalej drzewko, czy robić inne nacje? No nie dokończyłeś nacji, więc w pewnym sensie wypadałoby dokończyć nację. Aczkolwiek jeżeli nacja ci się nie podoba w tej chwili, to lepiej raczej już nie będzie, więc... Znaczy, jeżeli ci się teraz nie podoba granie takie jak grasz, taki czołg ci się nie podoba, no to raczej wypadałoby zmienić, ale jeżeli ci się podoba ta nacja, te 3-2 ci się podoba, to chyba warto dalej rozwijać tą nację, tak? Mi się tak wydaje przynajmniej. Czy można posiadać dwa razy na przykład kamuflaż na tym samym załogancie? Nie ma takiej opcji. Widziałem na kursie AMX50 to, że posiadasz 5 razy naprawę. To jest 5 razy perk, nie naprawa. Czy jest to ta sama umiejętność? No właśnie mówię, że nie. To jest 5 perków, a ostatni jest naprawa i dlatego ci się wydaje, że tak to wygląda. Czy przy 5 perkach nie pokazuje każdej umiejętności osobno, tylko 5 razy? Właśnie tak jak piszesz, więc początek zły, końcówka dobrze myślisz. Końcówkę dobrze myślałeś. Dlaczego perk no, martwe oko, nie wiem, kurna, co jest. Snajper jest, jeżeli chodzi ci o perk snajper, to snajper raczej jest średni perkiem, nie jest jakiś kluczowy. DD, ja zaraz ci... Martwe oko. Chwila. WOT. Crew. Załoga. Zaraz znajdziemy. Dedej. Tak, to jest snajper. To jest snajper. No, perk jest średni. Średni. Raczej nie warto im dostawać. Multi, co twoi rodzice, rodzina mówi o twoim kanale i zawodowym graniu w WOTA? Cholera wie, nie pytałem się o to, co sądzą o tym, ale no, coś tam wiedzą, tak? No, chyba fajnie, tak, że coś tam zwiedzam trochę świata, trochę tam wygrywam, czegoś tam mam jakieś zajęcie przynajmniej i TPN, chyba okej. Multi, ile masz lat? No to mówiłem, że 16, miasto Warszawa, lubisz swoich widzów, no jakbym nie lubił, to po co bym to wszystko kurna robił, po co bym tłumaczył o perkach i takie, po co bym odpowiadał na wasze pytania, no to jest chyba sposób, żeby się komunikować z wami jakoś, bo rozumiecie chyba, że w czacie w grze raczej nie jest łatwo odpowiedzieć na 100 pytań, z czego 3/4 się powtarza. Jeżeli odpowiem je na to publicznie, to chyba jest większa szansa, że zaadresuję to do większej liczby osób, prawda? Więc, no chyba tak, no. No jak... No oczywiście, że tak, no nie ma innej opcji. 64. pytanie od Kuby Mitka. Najlepszy czołg 9. tieru, nie niszczyciel czołgów i nie arteria, według ciebie. T-54. Czy znerfił AMX-1390 lub 50-100? Nie sądzę. Czy perk bezpieczne magazynowanie zmniejsza szanse na to, że mi uszkodzą Amoraka, czy tylko zmniejsza szanse na rozwalenie Amoraka przez przeciwnika? No to trzeba byłoby wpisać, co perk bezpieczne magazynowanie oznacza. Albo tutaj mamy po angielsku, to mi wystarczy nawet. Perk ten daje ci 12,5%, zwiększa wytrzymałość o 12,5%. Wynika z tego, że ten perk, bezpieczne magazynowanie, zwiększa wytrzymałość twojego magazynu amunicji, czyli także przed uszkodzeniem. Tak mi się wydaje, no bo i tu jest napisane, że increase, no to zwiększa, no to. Według mnie
Na uszkodzenie też zmniejsza szanse, nie na wybuch też. Bezpieczne magazynowanie, no to jest znaczy, że bezpieczny, czyli bezpieczny, tak? Ogólnie bezpieczne, więc na szczęście tak i tak działa. Czy kamuflaż zakupiony na czołg daje coś do kamo? Jak daje, to ile? Kamuflaż daje 5% do ogólnego kamo, więc to jest jak najbardziej przydatne, potrzebne, jeżeli ktoś lubi się ukrywać. O, tutaj jest jakieś pytanie o powtórce. Ja to kliknę, no nie lubię takich rzeczy klikać, ale kliknę. No tutaj mamy powtórkę na AMX 1390, ta powtórka. Nie wiem jak wygląda tutaj bitwa, ale powiem ci tyle, 90, ja mam 3300 wynik, a ja nie jestem mistrzem epickich bitew, więc to jest, no sorry Wery, ale takie bitwy to jest za mało na 90. Na 90 minimum 3000, jeżeli miałbym pokazywać 1390 jakieś nie super epickie akcje, tylko wynik jakiś, tak? Więc bez 3000 nawet nie ma co się pytać o 1390. Ten czołg jest po prostu za dobry na złocie, żeby go pokazywać. Takie, żeby pokazywać taką bitwę. Multi, jakie działy dla ciebie najlepsze w T18? Czy to szybkie, czy troll? To troll jest strasznie wkurzające, ale szybki też wkurza, bo duży damage się robi na strzał, więc oba są ok. Jak szukasz klany? Ja szklanów nie szukam, ale jeżeli ty szukasz klany, to możesz wejść na forum i przeczytać tam w takiej sekcji bardzo fajnej World of Tanks. Tutaj wejdziemy sobie w sekcję. Komentarze. Najłatwiejszy sposób, forum. I tutaj jest taki dział jak wspólne granie, strefa klanów. Jest miliard topików o klanach, więc można spokojnie wejść, zagrać itp. Kto rozstawiał was na 7 na 7? Jeśli nie jest to jedna osoba, to wymień wszystkie, które rozstawiają. No to masz cały team. Wiadomo, że to jeden więcej, drugi mniej. Nie mogę rozmawiać na takie tematy, bo to mogłoby wyeliminować jakiś efekt zaskoczenia albo coś. No, powiem, że po prostu mówię, że to wszyscy, no. Jak ktoś ma dobry pomysł, to może porzucić ten pomysł przed bitwą. Potem ktoś mówi, że to jest okej. Okay. Ten mówi, że to jest okej, okay, to jest okej. Okay. No to i robimy tak. Jak ktoś ma dobry pomysł, to nawet jak jest paziem, to może to być dobry pomysł, tak? Tylko musi to być zaakceptowane przez resztę, tak? Bo chyba nikt nie będzie jechał do przodu, żeby zginąć sobie, tak? Co Gabiś robisz? Więc to wygląda tak, że każdy może rozstawić. Rozstawienie zazwyczaj występuje na turniejach przed bitwą, bo każdy wie, co się gra. Nie klika się w trakcie bitwy, gdzie jechać, tylko przed bitwą się klika, co się gra, bo ma się te jakieś taktyki, ma scrum taktyki, coś takiego w ogóle, jakby ktoś nie wiedział, o, zobaczcie, jest coś takiego. I tutaj macie funkcję, o Jezu, nie chcę się teraz dokładnie, a zobaczcie, tutaj mamy takie jakieś, i tutaj sobie wchodzimy i możemy mazać, pisać, tylko trzeba mieć konto, jeżeli chcemy. Tutaj jest taka mapka zazwyczaj i sobie na niej klikacie, możecie taktyki omawiacie i takie różne. To jest na pewno ciekawy sposób na wytłumaczenie jakiejś taktyki, ale ogólnie to tłumaczę, że nie ma jednej osoby, przynajmniej u mnie w teamie, że ona rozstawia zawsze, bo każdy może mieć jakiś dobry, ciekawy pomysł. Jak go pokażę na takim scrum taktiku przed bitwą i zobaczymy, że to jest fajny pomysł, to można takie coś zagrać, tak? W trakcie bitwy wiadomo, że większość sama musi myśleć o sobie, a nie żeby komuś jeszcze klikać tam. Na MX-50 100 oprócz wentylacji i optyki korzystasz ze stabilizatora pionowego. Natomiast na baczacie i T54-1 prócz wentylacji i optyki zamiast stabilizatora masz zamontowane EGLD. Ulepszony system naprowadzania. Skąd ta różnica tych zestawów wyposażenia? Kiedy zakładasz EGLD, a kiedy stabilizator? EGLD to jest to szybsze naprowadzanie na magazynkowcach. Słuchaj, to jest tak, że ja nie mam kredytów na wszystkie zestawy i te różnice są minimalne. Więc jeżeli te minimalne detale, jeżeli to miałby te minimalne rzeczy decydować, to zawsze wybiorę stabilizator od ulepszonego systemu naprowadzania. Tylko nie wiem, czy Batchat ma ulepszony system naprowadzania. Na pewno ma, ale czy ma stabilizator pionowy? Jeżeli ma stabilizator pionowy, to pewnie zamontuje w wolnej chwili stabilizator pionowy, bo jest lepszy. Zawsze ulepszony
system naprowadzania jest gorszy od stabilizatora. Więc zawsze, jeżeli macie opcję, montujcie stabilizator, a nie ulepszony system naprowadzania. Oczywiście to i to, to jest jeszcze lepiej, ale jeżeli macie wybór między jednym i drugim, wybrać lepiej stabilizator. No. Więc to są wszystkie pytania, jakie zadaliśmy do tej pory. To oznacza, że prawdopodobnie seria będzie wstrzymana do czasu, kiedy nie uzbiera się na przykład 10 pytań, więc zapraszam Was do zadawania pytań pod filmem Fontana Wiedzy Multiego 2 i taki tutaj krzyżyczek 1. Zadawajcie pytania. Pod tym filmem zadajecie pytania, nie pod tym, co jest teraz. To taka uwaga na przyszłość. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję do szybkiego usłyszenia.